So, welcome to the second part of the press conference, the host team. This time, Mr. Igor Milicic and the player Bolan Svejmanis. We start with the player after the game, after the loss against AEK Athens. Your comment here, please. First of all, thanks to the fans today. The atmosphere was amazing. They were pushing us. We felt like they were there behind our backs, like it was a very good atmosphere. So, thank you for them. This about the game, we prepare very good. I believe we were well prepared for this game, we were ready to win this game. We were under control all the game, it was our game, it hurts a lot. This game hurts a lot, we have some crucial mistakes in the end, you know, for me. I didn't take one rebound, somebody else do something else, you know, it's... These are the things that we need to improve, this is experience, you know, lack of experience. This team, you know, in the end they play much, little bit more experience and lost the game, but... Like I told you again, it was our game. We lost it, that day win it, you know, it was our game, we should take it, it hurts a lot, but what to do, we move forward, we work hard and go for next one. Nothing is not the end of the world, you know, it's just one close game we lose, but we fight like a team, we show character, so, you know, this is a good thing, but for me, I believe the picture is much better, but a lot of room to improve anyway, so just need to work hard and don't let this happen again. We need to learn from this and move forward. Roland Freimanis zaczął od podziękowania dla kibiców, którzy się byli fantastyczni, fenomenalni, stworzyli świetne widowisko, wspierali drużynę na wielu tak mocno jak tylko mogli. Za to wielkie podziękowania w kierunku fanów, w kierunku kibiców. Co do zespołu Anwilu, dzisiaj bardzo dobrze przygotowany do tego spotkania, tym bardziej ta porażka boli, tym bardziej bolą te wszystkie błędy, czy brak nastawienia zbiórki, czy błędy w ofensywie, które poszczególni zawodnicy popełniali i szły oczywiście na konto całego zespołu. Troszeczkę braki w doświadczeniu, takie zwycięstwa są przechylane głównie ze względu na doświadczenie, tego doświadczenia troszkę zabrakło. Właśnie po takich meczach też to doświadczenie się zbiera. Takie odczucia z jednej strony dobrze zespół zagrał, walczył jak drużyna, natomiast z drugiej no, na nic to się zdało, bo zwycięstwo powędrowało dla drużyny gości, drużyny za ten. Co można zrobić? Tak naprawdę już teraz nic więcej, bo na to, że skoncentrować się na kolejnych spotkaniach. To nie jest oczywiście jeszcze koniec drogi. Ten obraz tego zespołu był dzisiaj bardzo pozytywny. Rezultat nie, ale obraz tak. W związku z tym kolejna praca ma przynieść efekty w przyszłości. This is what the player said. Any questions to the player? Czy mamy pytania do zawodnika? So Roy, you can... Go to the locker room if you wish. Thank you so much. Okay, and now Coach Igor Milicic, speech coach, your comment, please. We can not get out of the feeling that if we would win a game, it would be also well deserved. We were better in field goal percentage, in rebounds, in assists, in steals. So in almost every aspect of the game, we were better. Free throws hurt us a lot. Evaluation, we have better, much better evaluation than I think. But at the end, they won a game, and that's painful. We have to know that each mistake in the first half, on the first quarter, in the third quarter, can be decisive for the game, not just at the end of the game. That's definitely an experience that we have to have throughout the whole game, and know that playing against this team, this kind of teams, everything matters. But I can congratulate to my players. They stood up with energy-wise, with the physicality. They match up a very strong team from Greece. Unfortunately, we come short. Roland said, one rebound at the end could change the game, or one turnover where we had easy transition points ahead of us can change the game. But it's all past. We have to learn from it and move forward. Nie można pozbyć się wrażenia, że gdyby Anwil to spotkanie wygrał, to zwycięstwo byłoby na pewno zasłużone dla Włocławian. Tymi słowami trener Igor Milicic rozpoczął swoją wypowiedź. Drużyna Anwilu była lepsza w rzutach z gry, była lepsza w zbiórkach, asystach, przechwytach. Także dużo lepsza, jeżeli chodzi o łączny wynik evaluation.
rzuty wolne to jest oczywiście to, co dzisiaj szwankowało, natomiast ogólnie w wielu elementach była dużo lepsza. Niestety w tej najważniejszej chromie lepszy był AEK, to boli, to jest bardzo bolesne. Natomiast to też jest, ten mecz będzie na pewno lekcją dla całego zespołu, żeby pamiętać o tym, że każda piłka jest ważna, każdy element jest ważny. Każdy błąd z pierwszej czy drugiej kwarty może być decydujący, a niekoniecznie ten, który popełnia się na samym końcu meczu. To duże doświadczenie dla całego zespołu. Granie przeciwko takim drużynom, jakim jest Stajek, granie przeciwko nim, każdy szczegół jest bardzo ważny. Natomiast trener jeszcze podziękował, i to jest ważne, podziękował swoim zawodnikom, bo dzisiaj wyszli na parkiet z wielką energią, z wielką chęcią zwycięstwa. Zagrali bardzo mądrze, taktycznie. Potrafili odnajdywać te błędy w ustawieniu drużyny gości i znajdować drogę do kosza. I na koniec jeszcze raz, tak jak Roland Frejmanis powiedział, jedna zebrana piłka więcej, jedna mniej popełniona strata i ten wynik mógłby być inny. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski, ten mecz musi być lekcją i drużyna pracuje dalej, wszyscy pracujemy dalej, żeby było lepiej w kolejnych spotkaniach. Any questions? Panie trenerze, czy to było jedno z lepszych, czy może najlepsze spotkanie Anwilu w tym sezonie? W obu rozgrywkach EWL i Czempionów, możemy po polsku. Myślę, że nie. Zagraliśmy dużo lepsze mecze, ale były one z najmocniejszym przeciwnikiem. To jest na 100%. Niestety dlatego nas bardzo boli ta porażka. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Pytania mogą być po polsku, odpowiedzi też będą już w tej chwili po polsku. Ja chciałem zapytać, że jesteś w połowie do zasadniczej Ligi Mistrzów. Chciałem zapytać, jakby, czy postęp, który zespół zrobił w tym czasie, zadowala Pana, to ile poszliście do przodu w porównaniu z pierwszym meczem Ligi Mistrzów? Na pewno te pierwsze mecze nie możemy określić jako udane spotkanie dla nas, natomiast jesteśmy na polowym mecie, mieliśmy 3 mecze u siebie, 4 na wieży, mamy bilans, jaki mamy, to nie jest źle, niczego sobie nie zamykamy, drzwi do awansu w tej trudnej grupie są cały czas otwarte. Musimy walczyć, musimy być skupieni, wierzyć w to i grać jak dzisiaj, jak prawdziwy zespół. Proszę bardzo. Ja zapytam jeszcze o grudzień, czyli miesiąc, w którym rozgrywać chyba najwięcej spotkań w tym sezonie. 3 Lidze Mistrzów, 4 EWL. Czy zespół Pana, Panie trenerze, jest przygotowany na tą fizyczną walkę na obu frontach? No, myślę, że przeszliśmy dobry sezon przygotowawczy, natomiast teraz to jest okres, gdzie musimy przetrwać. To jest najtrudniejszy okres teraz, ten grudzień, początek stycznia. Zobaczymy. Borykamy się z pewnymi drobnymi urazami, ale one nie są na tyle duże, żeby kogoś połączyć. Idziemy do przodu i zobaczymy, gdzie jesteśmy na koniec grudnia. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, pierwsze piątce dzisiaj zmiany, takie decyzje? Z ustawienia AEK-u wynikały pewne rzeczy, które już wcześniej sobie taktycznie wymyśliliśmy i z tego to wynika. Nie mamy pierwszej piątki ustalone, zmieniamy i od przeciwnika i od danych rzeczy, które sobie analizujemy. Także pierwsza piątka była taka, jaka była, ale liczy się wynik, a nie pierwsza piątka. Roten miał rzucać za 3 tej ostatniej akcji. Jak to miało wyglądać? No widzieliście sami, zawodnik zrobił ruch bokiem. Roten myślał, że będzie chwalą Gwizdani. Chwał nie był od Gwizdani i chciałbym muszyć rzut za 3. Natomiast mieliśmy założenie, żeby jeszcze jeden chwał wymuszyć, bo przeciwnik nie był jeszcze bonusie. Dziękujemy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie. Panie trenerze, czy to prawda, że ta piłka, którą gra się w Lidze Mistrzów, jest zupełnie inna niż ta piłka w naszej lidze? Bo widać różnicę, jak zawodnicy zrzucają, jak trafiają na przykład osobiste, które cię było mało. Jeszcze raz? O którą piłkę się pan pyta? Wilsona czy o Montenę? O którą się pan pyta? O tą, którą aktualnie gramy w Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów. Jest inna, to jest piłka Wilson. Natomiast jesteśmy profesjonalnymi zawodnikami, jeżeli by nam dali kamień, to byśmy musieli grać kamieniem, także nie ma tutaj z czego narzekać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Powodzenia, panie trenerze. Dziękuję bardzo.